Bytomiu niedługo powstanie kolejny mural i to taki, który wybiorą sami mieszkańcy. Trwa internetowe głosowanie, w którym można wskazać jedną z trzech propozycji. Paweł Jędrusik. To ma być wyjątkowy mural, bo z okazji 770. urodzin Bytomia. Do finału konkursu, który ogłosiło miasto, zakwalifikowały się trzy pozycje. Jedna z nich zostanie namalowana na budynku przy ulicy Witczaka. Jeden z tych projektów to rozbarczanka, kobieta w stroju rozbarskim. To jest taka luźna interpretacja stroju rozbarskiego, trochę współczesna, ale jak najbardziej spełniająca wszystkie wyznaczniki stroju rozbarskiego. Drugi pomysł to jest projekt baletnicy. To jest taki projekt nawiązujący do tradycji tanecznych naszego miasta. Z kolei trzecia praca przedstawia starszego człowieka, który rzeźbi z drewna figurę kościoła Najświętszej Maryi Panny. Nowy mural to tylko jeden z elementów obchodów święta miasta. W naszym głównym kalendarzu obchodów jubileuszu 770-lecia głównych wydarzeń jest 40, natomiast jeżeli chodzi o wydarzenia dedykowane i towarzyszące jubileuszowi naszego miasta, to jest w sumie zgłoszonych przez właśnie mieszkańców naszego miasta, przez organizacje pozarządowe, przez różnego rodzaju placówki kultury, oświaty, to jest około 130 wydarzeń. Głosowanie na mural potrwa do środy do północy, a wydarzenia z okazji okrągłych urodzin miasta trwają cały rok.